zespołu Częstochowy, bo naprawdę zagrali dzisiaj dobre zawody. My pierwsze dwa sety bardzo spale i przede wszystkim zagrywka nam nie funkcjonowała, dlatego przeciwnikowi grało się łatwiej. Od trzeciego seta poprawiliśmy ten element i nie udało nam się. Wygraliśmy tego seta. No, dobrze wyszliśmy w czwarty set, ale przeciwnik znowu zagrał bardzo dobrze. Przede wszystkim na zagrywce zawodnik atakujący poszedł, zrobił serię, doprowadzi do remisu i już my troszeczkę nam się grało słabiej, a oni się nakręcali z akcji na akcję. No w końcu chcieliśmy swoje szanse, ale no niestety no taki jest sport. Myślę, że dzisiaj przede wszystkim zespół Częstochowy grał bardzo dobrze w obronie i na kontrze, które wykorzystywał, a my tych kontr dzisiaj nie wykorzystywaliśmy. Dzisiejszy mecz przegrywamy 3-1. Uważam, że każdy z nas jest tutaj trochę niepocieszony, bo może nie tyle, że przed meczem liczyliśmy na więcej, bo wiedzieliśmy, że przeciwnik przyjedzie mocno nastawiony, będzie chciał wywieźć stąd punkty. Wiedzieliśmy, że marzą jeszcze o grze w ósemce i będą chcieli tutaj mocno na nas siąść od początku meczu. Żałuję najbardziej dwóch pierwszych setów, bo zagraliśmy tak, jakbyśmy czekali na to, co się wydarzy, zamiast przyjąć inicjatywę i realizować gdzieś tam swoje założenia taktyczne, które moim zdaniem nie były dzisiaj do końca realizowane. Wiedzieliśmy, jak przeciwnik gra, niczym nas nie zaskoczył. Gratulacje jak najbardziej dla chłopaków z Częstochowy, bo należały im się te punkty, my mieliśmy swoje szanse. Dzisiaj oni wracają do domu z 3 punktami, a my bierzemy się do pracy, bo liga pędzi i już w piątek wyjeżdżamy do Świdnika na bardzo ciężki teren, ale też nie jedziemy tam odpuszczać, tylko walczyć o wszystko. Niestety dzisiaj przegrywamy 3-1 z Norwidem Częstochowa. W dwóch pierwszych setach na pewno zabrakło nam trochę jakości w bloku, bo mieliśmy czasem ustawiony potrójny, a mimo tego nie potrafiliśmy zatrzymać rywali. W dwóch kolejnych trochę się poprawiliśmy, myślę, że na pewno nie można było nam odmówić walki, ale może zabrakło trochę dokładności. No nie mamy na pewno czasu na rozpamiętywanie tej porażki, bo już w sobotę gramy w Świdniku, więc jutro zabieramy się za trening i postaramy się jak najlepiej przygotować do kolejnego meczu.